W mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, popularność zdobywają influencerzy, którzy za pośrednictwem swoich profili reklamują różnego rodzaju produkty i usługi. Jednym z tematów, który w ostatnim czasie budzi wiele kontrowersji, jest promowanie alkoholu przez influencerów. W środę doszło do kolejnej dyskusji na ten temat, gdy okazało się, że prokuratura postawiła zarzuty Maw Fashion oraz Maciejowi Musiałowi za reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych, co jest sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z doniesieniami, Maw Fashion naraziła się wymiarowi sprawiedliwości poprzez post z 23 czerwca ubiegłego roku, w którym reklamowała włoskie piwo, a Musiałowi postawiono zarzut, gdyż na swoim profilu promował szkocką whisky i włoskie piwo. Zarówno Maw Fashion, jak i Musiał zezwolili na publikowanie swojego wizerunku w celach reklamowych, co stanowi naruszenie przepisów ustawy. Influencerzy teraz będą musieli stawić się w sądzie, a za złamanie przepisów grozi im grzywna od 10 do nawet 50 tysięcy złotych. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy celebryci promują alkohol, nie bacząc na konsekwencje. Jak podkreśliła materiał prowadząca serwis wiadomości Edyta Lewandowska, problem ten ma już swój długi historię. W materiale zaprezentowano także zdjęcia Klaudii Eldursi oraz Joanny Opozdy, które również reklamowały napoje alkoholowe na swoich profilach w mediach społecznościowych. Przypomniano także zarzuty, które na początku kwietnia prokuratura postawiła Kubie Wojewódzkiemu i Januszowi Palikotowi za nielegalne reklamowanie wódki. Materiał prowadzący w wiadomościach dotyczył również uzależnień od alkoholu w Polsce oraz szkodliwych konsekwencji jego spożywania. Temat reklamowania alkoholu przez celebrytów jest coraz częściej poruszany w mediach i budzi wiele kontrowersji. Wszystko wskazuje na to, że prokuratura będzie coraz bardziej uważna na tego typu działania w mediach społecznościowych, a influencerzy będą musieli pamiętać o przestrzeganiu przepisów ustawy.